Zadanie 33. Środek okręgu leży w odległości 10 cm od cięciwy tego okręgu. Długość tej cięciwy jest o 22 cm większa od promienia tego okręgu. Oblicz promień tego okręgu. W pierwszej kolejności wykonamy sobie rysunek pomocniczy. Czyli ja narysowałam najpierw okrąg, no i teraz tutaj zaznaczymy sobie środek tego okręgu, opiszemy go literką S. W kolejnym kroku narysujemy dwa promienie, które wychodzą ze środka tego okręgu. Podpiszmy te promienie literką R. I teraz co my mamy podane w treści zadania? Zapiszmy sobie tutaj dane. Z treści zadania wynika, że środek okręgu leży w odległości 10 cm od cięciwy tego okręgu. Ale o jaką cięciwę chodzi? Długość tej cięciwy jest o 22 cm większa od promienia tego okręgu. O jaką cięciwę chodzi? Możemy sobie połączyć tutaj te dwa punkty. Czyli chodzi mi tutaj o punkt A oraz o punkt B. I teraz z treści zadania wynika, że odcinek AB, czyli ta cięciwa, o której mowa, jest o 22 cm większa od promienia tego okręgu, czyli tutaj możemy sobie zapisać 22 cm, dodać R. Natomiast środek okręgu leży w odległości 10 cm od cięciwy tego okręgu, czyli środek S musimy połączyć tutaj z tym odcinkiem AB. I tutaj może ten punkt podpiszmy sobie literką C. Wiemy zatem, że odcinek CS ma długość 10 cm. I teraz popatrzmy. Powstał nam tutaj trójkąt ABS, który jest trójkątem równoramiennym. Ten trójkąt mogę ocenić jako trójkąt równoramienny ze względu na to, że jego te boki to są nic innego jak promienie okręgu, o którym mowa w zadaniu. Cechą charakterystyczną trójkąta równoramiennego jest to, że wysokość, która jest poprowadzona z tego wierzchołka, podzieli podstawę na dwie jednakowe części. Możemy je tutaj sobie podpisać literkami X. Co to znaczy? To znaczy, że odcinek AC jest dokładnie taki sam jak odcinek BC i powiedzmy, że on jest równy, tak jak już ustaliliśmy, liczbie X. Skoro wiemy, że odcinek AB to jest 22 cm plus R, to znaczy, że odcinek X to będzie połowa tego odcinka AB. Połowę możemy zapisać w następujący sposób. 22 dodać R nad 2 cm, przy czym to jeszcze moglibyśmy zapisać w następujący sposób. 22 nad 2 dodać R nad 2, oczywiście tutaj biorę to w nawias, aby nie zapomnieć o jednostkach, czyli ten odcinek X to jest nic innego jak 11 plus 1/2 promienia i w jednostkach centymetry. I teraz mamy podaną długość, czy mamy znaną już długość boku X, mamy długość wysokości, jest to odcinek CS, która i ta wysokość ma w takim razie długość 10. I teraz pamiętajmy o tym, że wysokość, czy cechą charakterystyczną wysokości jest to, że ona pada na bok pod kątem 90 stopni. Czyli uzyskaliśmy tutaj dwa trójkąty prostokątne, nierównoboczne, bo tego nie wiemy, nierównoramienne, bo tego nie wiemy, na pewno prostokątne. To jest jeden trójkąt prostokątny i to jest drugi trójkąt prostokątny. I będziemy mogli wykorzystać tę wiedzę do tego, żeby wyznaczyć promień. I teraz popatrzmy, tutaj mamy nasz bok CS, tutaj będzie S, tu będzie C i no dobrze, tutaj może sobie zapiszmy dla ułatwienia, że CS to jest to samo co wysokość, czyli tutaj możemy podpisać wysokość. Tutaj będziemy mieli wierzchołek B, czyli ten odcinek to jest X, no i przeciwprostokątna w tym trójkącie to jest R. Możemy tutaj wykorzystać twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. Czyli r do potęgi drugiej to będzie dokładnie to samo co 10 do potęgi drugiej dodać, ja już tutaj wykorzystam ten zapis, który jest w tym miejscu, dodać 22 plus r nad 2 do potęgi drugiej. Jednostki tutaj na razie pomijam dla czytelności zapisu. Zatem r będzie równe 100 dodać. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o ten ułamek,
to zapiszemy go w następujący sposób. Otóż, jeżeli cały ułamek podnoszę do pewnej potęgi, to znaczy, że do tej potęgi muszę podnieść zarówno licznik, jak i mianownik. W związku z powyższym wiem, że r do potęgi drugiej będzie równe dokładnie temu samemu, co 100 plus. No i teraz tak, mianownik jest równy 4, no bo 2 do potęgi drugiej jest równe liczbie 4. Natomiast tutaj musimy wykorzystać wzór skróconego mnożenia. Czyli będziemy mieli 22 do potęgi drugiej dodać 2 razy 22 razy r. No i tutaj dodać jeszcze r do potęgi drugiej. Czyli teraz musimy uprościć licznik tego ułamka, który nam tutaj powstał. Uzyskujemy dzięki temu r do potęgi drugiej, które jest równe 100, dodać. No i policzmy to, co mamy w liczniku. 22 do potęgi drugiej to jest 484. 2 razy 22 to jest 44 i razy r to jest 44r plus r do potęgi drugiej, no i całość dzielona na 4. Chciałabym się teraz pozbyć tego ułamka, w związku z powyższym całość przemnożę przez 4. Uzyskuję zatem 4r do potęgi drugiej, które jest równe 400. No i dodać, z racji tego, że mnożę ten cały ułamek przez 4, no to te czwórki mi się skrócą, czyli zostaje mi tylko i wyłącznie to, co jest w liczniku, czyli będę miała plus 484 plus 44r plus r kwadrat. No i teraz powinnam dokonać redukcji wyrazów podobnych, czyli zsumować te dwie liczby ze sobą. W związku z powyższym mam tutaj 4r kwadrat, no właśnie, nie dodać, tylko równa się. No i 400, dodać 484, to jest 884, no i resztę przepisuję, czyli plus 44r plus r kwadrat. I teraz wszystko to, co znajduje się po lewej stronie tego równania, przenoszę na prawą stronę, pamiętając o zmianie znaku. Uzyskuję zatem 4r kwadrat, odjąć 884, odjąć 44r, odjąć r kwadrat, całość jest równa 0. Dokonuję teraz redukcji wyrazów podobnych. 4r, odjąć r kwadrat, to jest 3r do potęgi drugiej, no i resztę przepisuję, czyli minus 44r minus 884, całość jest równa liczbie 0. Czyli popatrzmy, uzyskaliśmy tutaj równanie kwadratowe. Żeby takie równanie kwadratowe rozwiązać, no to musimy w pierwszej kolejności policzyć deltę. Ja tutaj troszkę zmniejszę tablicę po to, żeby uzyskać miejsce, przesunę to na bok. Powiedziałam, że musimy policzyć deltę. Deltę będziemy liczyć ze wzoru b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Liczba a to jest liczba, która stoi przy niewiadomej do najwyższej potęgi, czyli w tym przypadku r kwadrat. I przy r kwadrat u nas stoi liczba 3. b to jest liczba, która stoi przy niewiadomej w potędze pierwszej. U nas jest to liczba, która jest równa liczbie minus 44. Natomiast c to jest wyraz wolny, który u nas jest równy liczbie minus 884. I te dane teraz podstawiam do wzoru na deltę i będziemy mieli minus 44 do potęgi drugiej, odjąć 4 razy a, czyli razy 3 i razy minus 44. No tutaj będziemy mieli bardzo, no właśnie nie minus 44, tylko oczywiście minus 884, bo tyle ma wartość wyraz wolny. No i teraz popatrzmy, co dalej. Musimy podnieść liczbę minus 44 do potęgi drugiej. To jest liczba, która jest równa liczbie 1936. Minus 4 razy 3 to jest minus 12 i minus 12 razy minus 884 to jest plus 10608. I teraz te dwie liczby musimy do siebie dodać. 1936 dodać 10608 daje nam dosyć dużą liczbę, bo to jest 12544. Czyli widzimy, że delta jest liczbą większą od zera, co oznacza, że to równanie, które mamy tutaj, ma dwa rozwiązania. I aby je wyznaczyć, my będziemy potrzebowali pierwiastka kwadratowego z delty, czyli pierwiastka z liczby 12544. Tutaj oczywiście możesz wykorzystać do tego kalkulator. Ja wiem, że pierwiastek z liczby 12544 to jest po prostu 112.
I teraz policzymy sobie pierwiastki. I teraz popatrz, co ja zrobiłam. Napisałam x1 z przyzwyczajenia. Nie mogę napisać x1, ponieważ w naszym równaniu, w tym tutaj, ja go może zaznaczę, będzie nam łatwiej, w tym równaniu tutaj nasza niewiadoma nie jest nazwana x-em, tylko jest nazwana literką r. To znaczy, że pierwiastki, których szukamy, to nie będzie x1, x2, ale r1 i r2. I tak też zapiszmy. R1 policzymy ze wzoru minus b minus pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2e. I teraz popatrzmy, że b ma wartość minus 44, więc tutaj będziemy mieli minus, minus 44 odjąć 112. Dlaczego minus, minus 44? Ten minus to jest ten minus tutaj, który stoi przed b. Natomiast samo b ma wartość minus 44, stąd tutaj mamy dwa minusy. Całość tutaj to musimy podzielić jeszcze na 2 razy a, czyli 2 razy 3. I tak tutaj zapiszmy, 2 razy 3, to oznacza, że uzyskujemy tutaj 44 minus 112 dzielone na 6. No i teraz popatrzmy, musimy wyznaczyć wartość licznika. 44 odjąć 112 to jest liczba minus 68 i tę liczbę musimy podzielić na 6. To będzie liczba niewymierna. Będzie to ułamek dziesiętny nieskończony, natomiast możemy to też zapisać w postaci ułamka zwykłego. Liczba 6 w liczbie 68 mieści się 11 razy, w związku z powyższym tutaj uzyskujemy minus 11 i 2 szóste. Przy czym jeżeli ten ułamek zwykły tutaj skrócimy, to w rezultacie uzyskujemy minus 11 całych i 1 trzecia. Policzmy teraz R2. Tutaj będziemy mieli minus b plus pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a, czyli w rezultacie my uzyskujemy minus minus 44 dodać 112 dzielone na 2 razy a, czyli 2 razy 3. Uzyskujemy zatem w liczniku 44 dodać 112 dzielone na 6. 44 dodać 112 jest równe liczbie 56, którą dzielimy na liczbę 6, uzyskując w rezultacie 26. Uzyskaliśmy dwie wartości liczbowe. Jedną z nich jest minus 11,1 trzecia, drugą z nich jest 26. Co to znaczy? To znaczy hipotetycznie, że promień może przyjąć dwie wartości, albo minus 11,1 trzecia, albo 26. Natomiast tę wartość my musimy odrzucić. Dlaczego? Dlatego, że promień nie może być wartością mniejszą od zera, czyli musimy przyjąć tylko i wyłącznie jedyną wartość dodatnią, którą uzyskaliśmy, czyli 26. I na tym etapie my możemy już zapisać ostateczną odpowiedź, którą jest R równe 26. Co to znaczy? To znaczy, że promień szukanego okręgu ma długość 26 i oczywiście tutaj pamiętajmy o jednostkach, czyli 26 w tym przypadku centymetrów.